Dzień dobry, witam klasę drugą A na pierwszej listopadowej lekcji, czyli 5 listopada. Zamknęliśmy już sporą część materiału dotyczącego architektury gotyckiej. Ostatnia partia, jaka jeszcze nam pozostała, to architektura gotycka w Polsce. Czyli teraz zajmiemy się poznawaniem zabytków gotyckich w naszym kraju. Do Polski gotyk dociera w XIII wieku, tuż przed połową wieku XIII, rozpoczyna swoją karierę od katedry we Wrocławiu, którą uznajemy za pierwszą budowlę gotycką na naszych ziemiach. Jest to czas, kiedy Polska znajduje się w okresie rozbicia dzielnicowego. Tak to się w historii klasyfikuje ten czas historyczny. Po decyzji wyrażonej testamentem przez Bolesława Krzywoustego, Polska została podzielona na dzielnice, z których każda przypadła jednemu z synów księcia. Najstarszy miał dostać, prócz tej dziedzicznej dla siebie dzielnicy, także Kraków i wydzielono jakby dzielnicę senioralną i tym samym stać się jakby dla braci suzerenem, zwierzchnikiem. Sytuacja szybko wymknęła się spod tej właśnie jakby ojcowskiej woli i bracia rzucili się do walki o władzę, doprowadzając oczywiście najpierw zgodnie do obalenia tegoż najstarszego z nich jako seniora. Władysław Wygnaniec musiał opuścić Polskę i dopiero po pewnym czasie jego synowie odzyskali możliwość przejęcia Śląska, bo to właśnie Śląsk przypadł Władysławowi jako dzielnica własna. A na tronie w Krakowie kalejdoskopistny, co kilka lat zmieniających się właśnie rządzących, bo ta walka o tron pozostała już jako pewna stała reguła. W XIII wieku ten nieustanny korowód zmieniających się książąt na tronie krakowskim coraz bardziej uświadamia wielu, że jednak odbudowa jedności państwa byłaby tutaj wskazana, zwłaszcza, że też bardzo silnie ku temu przekościół instytucjonalny, czyli biskupi, w tym arcybiskup gnieźnieński, który właśnie z pozostałymi swoimi biskupami do takiego właśnie rozwiązania próbuje nakłonić, by Polska znowu stała się jednością. I przyjmuje się, że właśnie pojawienie się w Polsce gotyku zbiega się z tymi procesami dążeń do odbudowy państwa polskiego. I znowu rolę tutaj wiodącą odgrywają Piastowie Śląscy, właśnie ci potomkowie Władysława Wygnańca. To wśród nich szczególnie wyraźnie można zauważyć taką chęć, by tę Polskę zjednoczyć i by znowu stała się ona królestwem, a zatem, żeby rządził nią władca, nie książę, ale król. Śląsk jest też najbardziej rozwiniętą gospodarczo i cywilizacyjną częścią naszego kraju, bo jest to dzielnica najbardziej jakby połączona szerokimi kanałami kontaktów z Zachodem. Najbliżej w końcu z Wrocławia jest do Pragi, bardziej bliżej niż chociażby nawet z Krakowa, a Praga staje się w tym czasie już stopniowo jednym z najważniejszych centrów politycznych Europy Środkowej, zważywszy, że jeszcze do tego w XIV wieku będzie stolicą cesarstwa.
za czasów Karola IV. No i oczywiście też i dwory niemieckie, choć Niemcy też znajdują się w stanie rozbicia dzielnicowego jak Polska, no to poszczególne właśnie te księstwa niemieckie, ziemie są wysoko rozwinięte i cywilizacyjnie, i gospodarczo, i kulturalnie. Ważną rolę w dotarciu do Polski form gotyckich odegrają zakony. Przede wszystkim cystersi, którzy w drugiej jakby fali sprowadzanej z zachodu, a trafiającej głównie na Śląsk, przynoszą ze sobą praktyki budowy z cegieł, czyli w ten sposób cegła wkracza do naszych, na nasze terytoria i szybko wyprze kamień, bo większa część naszego kraju zdecydowanie łatwiej, ma łatwiejszy dostęp do źródeł gliny, z których wykonuje się cegłę, niż kamieniołomów, skąd czerpie się budulec kamienny. Tak więc cegła zdecydowanie tutaj odegra istotną rolę. Prócz cystersów również ważną rolę odegrają zakony żebracze, franciszkanie i dominikanie, bo również i z tymi zakonami wiążą się najwcześniejsze budowle ceglane, gotyckie na naszych ziemiach. Tak więc zarówno cystersi, jak i dominikanie i franciszkanie przenoszą do Polski gotyk, ale w wersji redukcyjnej, czyli tej uproszczonej, zubożonej, którą mieliśmy okazję już oglądać, chociażby poznając we Włoszech Bazylikę Świętego Franciszka w Asyżu, czyli Kościół Świętego Franciszka w Asyżu, jako wzorcowy przykład takiego właśnie kościoła reprezentującego gotyk redukcyjny. Gotyk w Polsce bardzo szybko się zacznie przyjmować i w XIV wieku trafia już właściwie do wszystkich pozostałych regionów i szybciutko też wypiera modele romańskie. Zainstaluje się na tyle solidnie, że w XVI z kolei wieku, kiedy pojawią się pierwsze sygnały, zwiastuny renesansu w Polsce, no to w różnych takich właśnie obrzeżnych dzielnicach ten gotyk trwał będzie jeszcze dużo dłużej, na przykład na Mazowszu. Oprócz tego oczywiście cegła jest budulcem dominującym, to jednak w tej części południowych ziem polskich, czyli Śląsk i Małopolska, cegła jest często łączona z kamieniem, a w pozostałych już tylko i wyłącznie wyłącznie cegła. No więc czas ruszyć z oglądaniem, poznawaniem tych wszystkich najistotniejszych części naszej Polski wówczas, dzielnic i śledzeniem, jak się w tych dzielnicach gotyk rozwija. Zaczniemy oczywiście od Dolnego Śląska, co już jest dla nas oczywistym, bo jak powiedziałem, to tutaj dojdzie do po raz pierwszy przeszczepienia z zachodu stylu gotyckiego. O kontaktach, jakie utrzymywali regularnie piastowie śląscy z dworami europejskimi Niemiec, Czech, już mówiłem, ale też warto wspomnieć o bardzo sensownej, dalekosiężnej w swoich celach robocie, jaką piastowie wykonywali, by ich dzielnica rozkwitała. Zdecydowanie można powiedzieć, że chyba to najlepiej spośród wszystkich piastów robili i w ten sposób rzeczywiście Śląsk staje się także gospodarczo, cywilizacyjnie najbardziej rozwiniętą częścią ziem polskich w XIII wieku. Przyczynia się do tego między innymi demografia, bo nasze ziemie zmagają się z problemem gęstości zaludnienia, bo rzeczywiście spore obszary Polski były jeszcze pod tym względem bardzo, bardzo słabo zaludnione. W tym zaludnianiu ziem na Śląsku szczególną rolę odegrają koloniści, czyli przybysze z zachodu, szukający tutaj możliwości osiedlenia się i założenia swoich domostw,
Byli to głównie przybysze z Niemiec, bo niektóre obszary niemieckie już były przeludnione i w związku z tym, by znaleźć dla siebie lepsze warunki rozwoju, decydowali się właśnie z tamtych ziem ludzie, by szukać szczęścia na obczyźnie i właśnie głównie kierowali się w stronę wschodnią, czyli na ziemię, do Polski. Przynosili ze sobą duże umiejętności oczywiście, zarówno jako rzemieślnicy, a także w innych jakby obszarach rolnicy, więc była to jak najbardziej korzystna sytuacja, by ten proces rozwijać i przyspieszać. To jest tło dla tych wszystkich zdarzeń, których będziemy za chwilę świadkami w obszarze architektury gotyku. Przenosimy się do Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska i oglądamy z lotu ptaka, czyli jakby z wysoka, z samolotu, część miasta zwaną Ostrów Tumski. Sama nazwa sugeruje, że mamy tu do czynienia z wyspą, bo termin ostrów w języku staropolskim oznacza wyspę właśnie. Dzisiaj nie jest już Ostrów Tumski wyspą, ale faktycznie pierwotnie taką wyspą był. W XIX wieku bowiem został zasypany od nogi Odry i w ten sposób ostrów został jakby złączony ze stałym lądem, już przestał być wyspą. Ale kiedy nią był, rzeczywiście to był matecznik Wrocławia dzisiejszego. To jest to miejsce, gdzie miasto Wrocław się w ogóle narodziło. Odra w tym miejscu rzeczywiście rozwidla się i pomiędzy jej odnogami funkcjonuje nie tylko jedna, nie funkcjonowała tylko jedna, ale więcej wysp, z których ta, czyli Ostrów Tumski, była największą. Miasto na tej wyspie, osada na tej wyspie powstała jeszcze w V wieku, gdy tereny te zaczęli zajmować Słowianie. Było to plemię Ślężan. I w ten sposób powstał gród prasłowiański na Ostrowiu, który mógł sobie, prawda, spokojnie egzystować, no bo wyspa dawała jakby też dodatkowe walory obronne dla tego miejsca. Ale cały Śląsk z Wrocławiem na czele wpadły w ręce Mieszka I, kiedy ten dokonał inwazji na Śląsk i przyłączył te ziemię do swojego państwa. I wtedy oczywiście na tym Ostrowiu Tumskim powstał też ośrodek władzy książęcej, a więc piastowie mieli tutaj swoją ekspozyturę, żeby tym Wrocławiem i Śląskiem rządzić. Wtedy też powstaje pierwsza świątynia na tym terenie, która zostaje podniesiona do rangi katedry, gdy w 1000 roku na mocy decyzji zawartej podczas zjazdu gnieźnieńskiego utworzono w Polsce archidiecezję gnieźnieńską, czyli siedzibę arcybiskupstwa i dodano jej, temu arcybiskupstwu, nowe diecezje, czyli nowe biskupstwa, w tym Kraków i Wrocław właśnie. I dlatego też świątynia na Ostrowiu Tumskim awansowała do rangi katedry. Po upadku państwa pierwszych piastów w ramach odbudowy państwa polskiego, Wrocław jest nadal częścią ziemi, ale powstaje w miejsce zrujnowanej starej przedromańskiej świątyni nowa romańska. I to właśnie ona stanie się budowlą, przy której rozpoczną się prace przy wznoszeniu nowego kościoła już gotyckiego. Na zdjęciu tu widzimy katedrę we Wrocławiu, to jest ta obecna katedra, a w tym miejscu stały te wymienione wcześniej budowle. Tak Ostrów Tumski wyglądał w XIII wieku. A zatem widzimy tutaj na tej rekonstrukcji romańską katedrę z końca XI, początku XII wieku, do której właśnie zdążono już dobudować nowe prezbiterium, które uznajemy za tę pierwszą część gotycką. I tutaj właśnie od tego obiektu zaczyna się dla nas historia gotyku.
W głębi widzimy także zamek, siedzibę książąt wrocławski, książąt Śląska. I to właśnie tutaj zapadają decyzje dotyczące między innymi budowy tej świątyni. Piastowie śląscy w swojej aktywności jako fundatorzy zaczęli także w początkach XIII wieku realizować kilka klasztorów cystersów, między innymi klasztor w Henrykowie. Zakonnicy przybyli z terenu Niemiec i w związku z tym także z nimi zjawili się murarze, specjaliści od znoszenia kościołów i klasztorów, i to właśnie oni najprawdopodobniej byli też zatrudnieni przy wznoszeniu tej nowej budowanej katedry wrocławskiej. Dlatego od samego początku ta katedra miała charakter budowli bliskiej cystersom. Po pierwsze cegła, a po drugie pewne też charakterystyczne dla cystersów rozwiązania tutaj zostały zastosowane. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Polu. Kolejna taka właśnie wizualizacja pokaże nam już katedrę właściwie prawie że ukończoną w początkach XVI wieku. Do prezbiterium już dobudowano całą resztę, czyli korpus nawowy, a także zaczęto już realizować fasadę i brakuje tylko ukończenia jeszcze jednej wieży południowej, żeby ostatecznie już katedrę mieć gotową, skończoną. Zniknął nam zamek, to jest bardzo charakterystyczny element, bo po drodze zdarzyły się różne fakty, które zmieniły sytuację na Ostrowiu Tumskim i na Śląsku, o czym za chwilkę sobie więcej powiemy. Tak wygląda dzisiaj katedra wrocławska z lotu ptaka. Widzimy ją od strony zachodniej, czyli fasady dwuwieżowej, korpus trójnawowy i dalej bardzo długie prezbiterium z obejściem. Tak wygląda fasada. No tutaj widać, że cegła łączy się z kamieniem, by osiągnąć ten efekt pewnej zdobności. Chociaż oczywiście w porównaniu z tym, jak się prezentowały nam katedry zachodniej Europy, w tym głównie Francji, no to rzeczywiście mamy tutaj skromniejszą wersję tego gotyku. Ale jak na nasze polskie warunki, to i tak ta katedra wrocławska wydaje się być stosunkowo najbardziej efektowną, zdobną budowlą pod względem dekoracji. Teraz oglądamy plan tej świątyni i rysunkowy rzut, czyli takie ujęcie perspektywiczne, skośne. I tu właśnie na tym rzucie bardzo dobrze jest widoczny pierwotny kształt, jaki ta świątynia zaczęła otrzymywać, kiedy w pierwszej połowie XIII wieku zaczęto pracę przy tej części nowej gotyckiej. To jest właśnie to. A zatem mamy tutaj prezbiterium, a po bokach obejście. Na planie to też doskonale widać, że prezbiterium oraz obejście nie mają charakteru przypominającego katedry francuskie, bowiem prezbiterium zamyka się prostą ścianą, czy zamknięto prostą ścianą. Tu też ją doskonale widać. I tym samym obejście pozwalające okrążyć to prezbiterium, co jest wymogiem tak zwanego programu katedralnego, został poprowadzony po liniach prostych, pod kątem prostym, a nie wielobocznie czy po odcinku łuku. Ta prosta ściana zamykająca prezbiterium jest takim właśnie znakiem rozpoznawczym architektury cysterskiej, o czym w swoim czasie mówiłem. I zatem rozumiemy, że rzeczywiście ci murarze z Henrykowa, budujący równolegle kościół cystersów i klasztor tam, tutaj też swoje nawyki i przyzwyczajenia zastosowali.
Jedynym takim rozwiązaniem dość ciekawym i niespotykanym jest wprowadzenie tutaj do naroży nad obejściem wież. Domyślamy się, że miały być to dwie wieże, których odpowiednikami stałyby się z czasem kolejne wieże od zachodu, czyli katedra miałaby mieć jakby system czterowieżowy od wschodu dwie i od zachodu kolejne dwie, te z fasadą związane. Budowa tej katedry jest dla nas tak nie do końca jakby jasna, jaka była intencja jej wznoszenia, ale można przypuszczać, że realizacja tej katedry mogła mieć też związek z planami, jakie żywili piastowie śląscy, by odzyskać właśnie władzę nad całością kraju jako królowie. Pierwszy, który takie plany wyraźnie snuł, był Henryk Brodaty, książę śląski i przez pewien czas także książę krakowski, którego ambicje właśnie wyraźnie wskazywały, że taki plan w głowie posiada, a po jego śmierci prawdopodobnie jego syn, czyli Henryk Pobożny, mógł się też z takimi ambicjami nosić, ale tutaj poważnym ciosem zadanym w tym ambitnym wizjom był najazd Tatarów, który miał miejsce w pierwszej połowie XIII wieku i to właśnie tam podczas inwazji tatarskiej na Śląsk doszło do walnej bitwy z nimi, stoczonej przez rycerstwo chrześcijańskie, a dowódcą, dowodzącym w tej bitwie był właśnie Henryk Pobożny. Pod Legnicą Henrykowi niestety szczęście nie dopisało i przegrał, a sam zginął na polu bitwy. I tym samym niejako jego nadzieje czy ambicje tutaj zostały powstrzymane, na by się, prawda, do zjednoczenia ostatecznie dobrać. Ten zawieszony jakby plan wrócił potem, gdy na tronie śląskim zasiadł Henryk IV Probus, to był wnuk Pobożnego i jemu już praktycznie prawie, że prawie, jak to się mówi, do tego celu udało się dopiąć, bo nawet dyplomatycznymi działaniami w Awinionie uzyskał zgodę papieską na koronację na króla Polski. Niestety nie zdążył tego zrobić, bo zginął zamordowany, skrytobójczo został truty. I tym samym Henryk IV Probus też niestety celu nie osiągnął. I to był już ostatni właściwie z piastów śląskich, który takie marzenia, by być monarchą, miał. Następcy już z bocznych linii piastów śląskich do podobnych jakby planów czy ambicji nie posiadali. Więc w końcu Wrocław nie stał się kolejną stolicą Polski, a katedra we Wrocławiu nigdy nie była katedrą koronacyjną. Nikt, żaden z naszych monarchów tutaj się nie koronował, choć niewykluczone, że tak właśnie sobie planowano, kiedy tę katedrę wznoszono. Prezbiterium wydłużone posiada sklepienia sześciodzielne, co wyraźnie na planie widać, a z kolei w tym obejściu mamy sklepienia krzyżowo-żebrowe. Spójrzmy już, jak to się dzisiaj prezentuje. Później oczywiście ta część świątyni została obudowana licznymi kaplicami, w tym XIV-wieczną kaplicą gotycką i późniejszymi już barokowymi, więc troszeczkę ta część oryginalna gotycka nam jest tutaj przesłonięta, ale widać ją jednak, że te dwie wieże do prezbiterium zostały dostawione. A to już zdjęcie z boku zrobione i teraz widzimy to prezbiterium właśnie z tymi ceglanymi ścianami, a to jest oczywiście obejście. No i ta cegła tutaj jest oczywistym elementem wskazującym, że jednak katedra we Wrocławiu też jest budowlą, którą trzeba zaliczyć do nurtu gotyku redukcyjnego, a więc od samego początku nasz gotyk ma taką właśnie postać.
Zaglądamy do środka i widzimy już, jak wnętrze katedry dzisiaj się prezentuje w głębi prezbiterium i teraz możemy go zobaczyć już bezpośrednio. I tutaj te sklepienia sześciodzielne są bardzo dobrze widoczne, a więc ten najstarszy schemat gotyckich sklepień trafia do Polski już w tej właśnie pierwszej gotyckiej budowli na naszych ziemiach. Żebra sklepienne spływają na filary wiązkowe, które jakby zostają zawieszone na wysokości arkad z obejścia, a to już jest nasze obejście, czyli ta przestrzeń pozwalająca okrążyć prezbiterium. I tu mamy z kolei sklepienia krzyżowo-żebrowe. Henryk IV Probus, ten, któremu o mały włos nie wyszła koronacja, odegrał dość istotną rolę jako fundator gotyku na Śląsku, bo rzeczywiście jego te szerokie plany polityczne wiązały się także z ambicjami artystycznymi. Oto przed nami opactwo Cysterek w Trzebnicy, położone w miejscowości oddalone jakieś 20 kilka kilometrów od Wrocławia. Klasztor żeńskiej odmiany Cystersów z kościołem był fundowany przez Henryka Brodatego i jego żonę Jadwigę, która już za życia otoczona była nimbem świętości, bo była to pani wyjątkowo pobożna, taki wzorcowy przykład właśnie osoby oddanej całkowicie wierze i pomaganiu ludziom. Oboje zresztą z mężem zostali pochowani w tym kościele. Za czasów Henryka Probusa Jadwiga Śląska została wyniesiona na ołtarze jako święta, czyli dokonano jej kanonizacji, bo kult po jej śmierci nie ustał. Nadal była ona właśnie traktowana jako osoba, która jest już na pewno u Boga i że dużo mogłaby sprawić, gdyby się do niej zwracano z prośbami, dlatego też wokół niej cały czas utrzymywana była ta właśnie religijna, żarliwa pobożność. Dlatego też jej prawnuk, czyli Henryk IV, postanowił po kanonizacji zbudować dla swojej prababci kaplicę, której mogłaby być złożona na ołtarzu i czczona. I tak powstała o właśnie tu oglądana na zdjęciu kaplica świętej Jadwigi. Realizacja przypada na drugą połowę XIII wieku, a budowniczymi tej kaplicy byli murarze z Niemiec sprowadzeni. Uznaje się dzisiaj kaplicę świętej Jadwigi za jedno z najdoskonalszych dzieł gotyku w Polsce, więc musimy o jej istnieniu wiedzieć. Jest to budowla, która reprezentuje model przypominający Saint-Chapelle, czyli tę kaplicę paryską zbudowaną na terenie Zamku Królów dla pomieszczenia korony cierniowej, którą kiedyś pokazywałem. Oczywiście no, zachowanie pewnych proporcji, ale jak na warunki naszego kraju, to rzeczywiście budowla najbliższa tym wzorom zachodnioeuropejskim. Tutaj ściany zostały w dużej mierze ograniczone na rzecz okien. I teraz widzimy plan tej kaplicy z Trzebnicy i wygląd pierwotny jej wnętrza, bo dzisiaj ta kaplica jest troszeczkę trudniejsza jak gdyby do takiego oszacowania jej jakości gotyckich z uwagi na ogromne ilości dzieł baroku, które w środku się znajdują, tym olbrzymi ołtarz główny w głębi widoczny oraz stojący po środku mauzoleum świętej Jadwigi z jej barokowym nagrobkiem. Z kaplicy zdecydowanie najlepiej prezentują się oczywiście okna z mazwerkami i sklepienia krzyżowo-żebrowe, które teraz widzimy. Henryk IV Probus ufundował też na terenie Ostrowia Tumskiego drugą wielką świątynię. Obok katedry stanął kościół Świętego Krzyża. Teraz go właśnie oglądamy. Świątynia jest jedną też z najbardziej doskonałych budowli gotyckich Śląska. Zaplanowana została jako taka budowla z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, ale też w ten sposób zamknięto po bokach
transept, czyli nawę poprzeczną. Świątynia jest dwupoziomowa, czyli istnieje kościół dolny i górny, i to wskazuje, że prawdopodobnie pierwotnie miała być ta świątynia mauzoleum Piastów Śląskich, czyli potomków Henryka Probusa, który zamierzając zostać królem, oczywiście też zakładał, że doczeka się następców i jego synowie przejmą tron Polski i w ten sposób on i jego następcy będą tutaj po śmierci chowani w tej świątyni. Ostatecznie zostało tylko, skończyło się na tym, że sam Henryk IV Probus został tutaj pochowany, no bo jak już powiedziałem, otruto go, zanim zdążył te wszystkie swoje plany zrealizować. Henryk Probus i jego przodkowie, czyli Henryk Pobożny, czy Brodaty, to nie jedyni ambitni fundatorzy na terenie Śląska. W tym czasie już inne części Śląska przejęli przedstawiciele bocznych linii wywodzących się z tej rozrastającej się rodziny Piastów Śląskich. Jeden właśnie z najbliższych pod względem związków rodzinnych książąt, książę Legnicki, zbudował piękny zamek na terenie Śląska, zamek w Bolkowie w drugiej połowie XIII wieku. W ten sposób widzimy, jak do Polski też przez Śląsk trafiają zamki gotyckie w modelu tworzonym na zachodzie. Zamki jako budowle posiadające donżon, ale też i pałac, czyli prostokątny budynek, w którym, prawda, bardziej komfortowo da się mieszkać niż w tej wieży obronnej. Zamek jest oczywiście typowym przykładem zamku wyżynnego, bo wzniesiony jest na wysokiej górze, a zatem ma nieregularny plan. Mamy ten zamek wysoki, czyli tę główną część, i podzamcze, czyli zamek dolny. Oglądam jeszcze raz ten donżon, a teraz możemy zobaczyć, jak pierwotnie, bo dzisiaj to ruina, wyglądał ten zamek w Bolkowie. No i jeszcze jedno dziedzictwo naszych Piastów Śląskich istotne, mianowicie lokacje miast. Tak jak już powiedziałem, Piastowie Śląscy przyjmowali kolonistów z Niemiec z otwartymi ramionami, bo w ten sposób zwiększali liczbę ludności na swoich terytoriach, a ta ludność przybywając przynosiła określone umiejętności i dlatego też byli oni pożądanymi nowymi mieszkańcami. Gdy taka grupa zjawiała się, ich przedstawiciel, zwany zasadźcą, przystępował do pertraktacji z księciem, właścicielem terenu, by uzyskać od niego prawo do na przykład zamieszkania, osiedlenia się na danym terenie i założenia miasta. I w ten sposób zaczęły powstawać tak zwane miasta lokacyjne. Ich cechą charakterystyczną w stosunku do poprzednich grodów jest to, że te miasta mają regularny układ przestrzenny, czyli układ urbanistyczny, najczęściej respektujący tradycje sięgające jeszcze czasów rzymskich, czyli starożytnych. Pierwszym takim miastem lokacyjnym w Polsce była Środa Śląska, której makietę z XIII wieku właśnie oglądamy. Miasto, jak widzimy, ma regularny kształt zbliżony do kwadratu, z bardzo długim rynkiem ciągnącym się przez całą długość tego miasta, z ratuszem zbudowanym w centrum tego, pośrodku tego rynku. Taki bardzo charakterystyczny, typowy przykład urbanistyczny miasta lokacyjnego tworzy miasto Paczków, bo tutaj mamy ten układ już taki czytelny rzeczywiście, z tymi ulicami biegnącymi równolegle lub prostopadle, tworzącymi taką szachownicę z wyodrębnionym pośrodku rynkiem i blokiem śródrynkowym, którego częścią jest ratusz oczywiście. Przenosimy się do Wrocławia znowu, albowiem właśnie w drugiej połowie XIII wieku na prawym brzegu rzeki zostało założone nowe miasto, właśnie miasto lokacyjne, i tym samym Ostrów Tumski zaczął tracić na randze i znaczeniu, bo
to główne życie zaczęło przenosić się do tej nowej części. I w ramach tego miasta oczywiście powstał układ urbanistyczny tutaj opisany, czyli ta szachownica ulic z wewnętrznym dużym rynkiem zabudowanym po środku tym blokiem, którego częścią jest ratusz teraz widoczny. I przyjrzyjmy się jeszcze temu ratuszowi, bo to jedna z najwspanialszych budowli gotyckich w Polsce. Rzeczywiście znakomity także w skali europejskiej przykład gotyku i architektury świeckiej. Ratusz zaczęto budować w XIII wieku, ale te główne jego części dzisiaj widoczne to XIV i XV wiek głównie. Od wschodu posiada ratusz taką właśnie fasadę z trzema szczytami, bo był rozbudowywany poprzez dodanie kolejnych części do tej pierwotnej prostopadłościennej budowli z wielkim dachem i szczytem trójkątnym i tak powstała ta forma ostateczna. Wyjątkowo piękna jest fasada południowa tego ratusza, elewacja południowa, bo tutaj pojawiają się dekoracje rzeźbiarskie. Wszystko to powstało w wieku już XV, ale dodatkowym jakby wzbogaceniem jakby wizualnym tej elewacji są dla nas wykusze. O właśnie. Wykusz to nowy termin, musimy go sobie zatem zapamiętać. Wykusz to taki wysunięty na zewnątrz fragment wnętrza, nadwieszony nad chodnikiem czy nad ulicą, bo podparty wspornikami i w ten sposób jakby wysuwa się z samej ściany elewacji, a posiada okna i w związku z tym ten wykusz dodatkowo rozświetla nam wnętrze. O właśnie, teraz te wykusze widzimy też na zdjęciach jako charakterystyczne elementy jakby wysunięte, pomieszczenia wysuniętego na zewnątrz. A to już od środka oczywiście taki wykusz nam się zaprezentował. I na tym sobie zrobimy przerwę, bo już jest 9:40, więc powinienem zawiesić nasze zajęcie.